Zaskoczone, super jest. Bardzo się podoba, fajnie, zapraszamy, że jest taka duża. Polecamy, fajnie, że jest duża przestrzeń, to jest super, naprawdę. Zaskoczone, bardzo mile. Ale przy tym bardzo kameralnie. No i ten basen na wejściu. A byłyście w sushi barze? Nie. Nie. Ja zabieram dziewczyny do sushi baru, naprawdę. Ja stawiam. Jak masz na imię? Ola. Witamy, Ole. Powiedz mi, Olu, wiem, że byłaś na całym cyklu eventów w klubie Space. Jak to oceniasz? Jak to wygląda wszystko w Twoich oczach? Uważam, że Space robi jak najlepszą pracę, żeby zostać klubem numer jeden w tym mieście. Uważam, że... Nie w Polsce? W Polsce również. Nikt nie sprowadza tak świetnych DJ-ów jak nasz ulubiony Maciuś, który jest tutaj głównym dowodzącym ekipy. Tego nie mówimy głośno. Oczywiście. Jak najbardziej świetnie się tu wszyscy bawią, jest tłum ludzi. Zrobiliśmy rundkę po mieście, więc nasz ulubiony klub prowadzi. U nas jest największa liczba gości. Czeka nas event z Jasonem Jolinsem, nie wiem, kojarzysz go? Nie słyszałam. Kojarzysz klub Pasha? Na Ibizie. Ibiza, Nowy Jork, etc., etc. Ja to kojarzę. Akurat Jason jest rezydentem klubu w Nowym Jorku, Paszy. Czego oczekujesz od tego występu? No cóż, oczekuję od tego występu tego, czego oczekuję od wszystkich innych.
dobrej muzyki przede wszystkim, ciekawych ludzi, ponieważ ludzie tworzą klimat na imprezach. No i samego klimatu. Myślę, że to są najważniejsze rzeczy, które A powiedz mi, byłaś na karnawale? Tutaj, w Krzyżu. Oczywiście byłam. Nie przegapiłam, znaczy byłam na dwóch imprezach, na Toka Disco i na... Przed Tomem Nowym był jakiś DJ, no to... Nie pamiętam. Jakiś? Nie przypomnę, bo niestety akurat teraz nie pamiętam. Jan Carey? Tak, zgadza się, Jan Carey. W każdym razie na Jan Carey jak byłam, była to moja... Naprawdę, po prostu po tej imprezie chodziłam przez tydzień czasu jak zaczarowana. Wspaniale było, naprawdę. Miło słyszeć, miło słyszeć.